Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Respektuj przepisy i żyj. To hasło siódmej już edycji kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd. My takie zdjęcia z przejazdu w Balicach mamy. I to, co kierowcy tam wyprawiają, to woła o pomstę do nieba. Ten program będzie trochę śmieszny, trochę smutny. Śmieszny, bo pewnie państwo będziecie śmiali się dość mocno, ale czy czasami nie śmiali się sami z siebie? Czy my zachowujemy się zgodnie z przepisami na przejazdach kolejowych? Nie. Obawiam się, że jakby postawić kamerę przed obojętnie którym tak zwanym strzeżonym przejazdem, czyli światło czerwone, zapory bądź półzapory, i sprawdzać reakcję kierowców, to okazałoby się, że widząc podniesione zapory, wszyscy po prostu przejeżdżają. Nie rozglądają się. Czasem nie zmniejszają prędkości, a jeżeli zmniejszają, to tylko troszkę i tylko dlatego, że te przejazdy bywają nierówne. Czyli oszczędzają samochód, a nie oszczędzają własnego życia. Nie mówiąc już o życiu pasażerów czy życiu pasażerów pociągu, bo i to jest zagrożone przy takiej jeździe. Nasze przepisy pozostają w dystansie co do zaufania do dłużnika bądź urządzeń, bo musimy pamiętać, że wszystko może się zepsuć. Człowiek jest zawodny, urządzenie jest zawodne, czasem komputer zawiedzie. W związku z tym obowiązkiem każdego kierowcy, który zbliża się do przejazdu kolejowego, jest upewnienie się, czy na ten przejazd może wjechać, nawet wtedy, kiedy zapory są podniesione. Żeby to osiągnąć, musimy zmniejszyć prędkość. Tutaj porada szkoleniowa. Do prędkości biegu drugiego, przełączyć na ten drugi bieg, na tym drugim biegu podjechać powoli, rozglądając się w obie strony, czy można wjechać na przejazd, a potem równym tempem przez ten przejazd przejechać i przyspieszyć za przejazdem. Prawie nikt tak nie jeździ, a mamy popatrzeć dokładnie w lewo, w prawo i dopiero wjeżdżać, bo a nuż urządzenie zawiodło. Wszystko na takim przejeździe mamy dokładnie rozrysowane. Najpierw słupek z trzema kreskami, potem słupek z dwoma kreskami. Wiemy, że zbliżamy się do tego przejazdu. Słupek z jedną kreską to już jest, można powiedzieć, obręb przejazdu. I teraz sygnalizacja świetlna. Nie ma sygnału czerwonego, ale to nie upoważnia mnie do płynnego przejazdu. To upoważnia mnie do rozejrzenia się i dopiero wjechania na przejazd. Jeżeli jest wolny, jeżeli na pewno nie zbliża się pociąg. Mimo, że są zapory, sprawdzamy. Zawsze sprawdzam. Drugim błędem jest niereagowanie na czerwone światło. Najpierw zapala się czerwone światło, a potem zaczynają się opuszczać zapory. My zakładamy, że dopóki się nie opuszczają, to przecież jeszcze przejedziemy. No przecież jeszcze zdążę, no one się powoli opuszczają, to ja zdążę, jadę. Przestrzegam, w Austrii dużo przejazdów ma tylko światło czerwone. I po kilkunastu sekundach od zapalenia się światła czerwonego przejeżdża pociąg. Jeżeli pomyślimy, że a to ja jeszcze przejadę, to wjedziemy pod pociąg albo w pociąg. Trzecim błędem jest wjeżdżanie na przejazd kolejowy bez możliwości jego opuszczenia. Często się zdarza, że za przejazdem jest korek, jest zator drogowy. No to czekamy przed przejazdem, przed opuszczającymi się ewentualnie zaporami. Przed tym sygnalizatorem świetlnym, który na razie nie pokazuje niczego, no bo pociąg się nie zbliża, ale za chwileczkę pokaże światło czerwone. A my jesteśmy już za sygnalizatorem, za barierami. I nagle okazuje się, że bariery zaczynają opuszczać, no bo jedzie pociąg, a my jesteśmy na przejeździe. Śmieszno i straszno, a generalnie bardzo smutno. Kolejny przykład naszej jakby przywary narodowej, ewidentnego gwałcenia wszelkich przepisów. Ręce opadają. No a w tym filmie kierowca zupełnie zrujnował szlaban. Przepisy sobie, my jesteśmy mądrzejsi. Nie, te przepisy są po to, żebyśmy bezpiecznie przez przejazd przejechali. No i oczywiście nie wjeżdżajmy na przejazd, jeśli za przejazdy nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Jeśli za przejazdem nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy, to znaczy obowiązuje nas zatrzymanie przed przejazdem.
tak, że gdyby w międzyczasie była potrzeba zamknięcia zapór, żebyśmy stali przed zaporami. W takim przypadku, jak są sygnały świetlne, przed sygnałem świetlnym. No i właśnie widzimy teraz taką sytuację. Przecież nie ma miejsca do kontynuowania jazdy za przejazdem. Gdzie te pojazdy wjechały? No a ta niebieska Skoda centralnie na torach. No i teraz jakby potrzebowano zamknąć bariery? No identyczne sytuacje mamy w Balicach. Także zawsze popatrzmy, czy mamy miejsce na kontynuowanie jazdy. Dopiero jak przejedzie pojazd przed nami i widzimy, że pojedzie dalej, dopiero wtedy wjeżdżamy na przejazd. Trzymajmy tutaj większy odstęp, prawda? Żebyśmy byli pewni, że wyjedziemy za przejazd, że nie zostaniemy w takim miejscu, które spowodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w najlepszym wypadku skończy się to uszkodzeniem swojego samochodu i rogaczek. Pamiętajmy, że zderzenie z pociągiem to śmierć. Śmierć jednej albo wielu osób. Nie ma praktycznie innych możliwości. Musimy wreszcie zacząć respektować przepisy. I o tym przedstawiciele kolei nam przypominają. Ale to wstyd, że muszą nam o tym przypominać. A mnie dziwi jedna rzecz, że polski kierowca nie boi się wielkiego pociągu. Polski kierowca boi się pociągu, tylko kalkuluje, że pociąg jeszcze nie dojedzie i on zdąży przejechać, bo mu się oczywiście spieszy, a przepisy lekceważy. U nas jest większy czas pomiędzy zapalaniem sygnału czerwonego, potem opuszczaniem zapór, a przejeżdżaniem pociągu, bo niejako dajemy jeszcze szansę tym, którzy jadą na siłę. A to jest może też źle, tylko że to jest jakaś reakcja na te złe zachowania, ale to do niczego nie prowadzi. To powinno być tak jak w Austrii. Czerwone, za moment przejeżdża pociąg. Czerwone, w związku z tym wszyscy stają. Tak musimy jeździć. No tutaj na tym filmiku widać, że czerwone światło dla polskiego kierowcy nic nie znaczy. Ale co mnie dziwi, polscy kierowcy tak dbają o swoje samochody, a tu w ogóle nie boją się, że szlaban rozwali im kompletnie dach samochodu. No bo znowu zakładają, że ten szlaban to za chwilę, a może ktoś zobaczy, że on jedzie, to jeszcze nie opuści. No to popatrzcie państwo, pracownik kolei pokazuje kierowcy, popatrz człowieku, gdzie jedziesz, czerwone światło. Za chwileczkę te zapory się opuszczą. Ale tutaj po drugiej stronie torów też piękna sytuacja. Jeden kierowca już przejechał szlaban, a drugi wciska się tuż za nim. I szlaban ląduje na pojeździe. Teraz popatrzcie państwo, pracownik, który tam znalazł się w międzyczasie, podnosi szlaban, żeby uwolnić samochód, żeby dalej po przejechaniu pociągu ruch mógł się odbywać. Pracownicy rogatek mają pełne ręce roboty. No tak, tylko nie o to chodzi, żeby oni tam stali, dyżurowali, podnosili te zapory i pokazywali kierowcom na oczy, patrz, czerwone światło. No właśnie, po drugiej stronie tego szlabanu zabrakło takiego pracownika przez moment, no to oczywiście kierowcy pojechali. Nie no, śmiejemy się, ale to jest straszne. W zeszłym roku w Małopolsce kierowcy rozbili 142 rogatki. Które trzeba było naprawić, określone kwoty to kosztowało. No ale może nie to jest najgorsze. Najgorsze są przypadki, kiedy giną pasażerowie i kierowca pojazdu, który wjechał na przejazd, i pasażerowie pociągu. No i na koniec dzisiejszego odcinka kolejny z serii Śmiać się czy płakać obrazek. Popatrzcie państwo, to chwilę będzie trwało. Tam wewnątrz obrazka widzicie państwo sytuację jakby w rzeczywistej skali i w kolorach, a tutaj, bo tak nam to z monitoringu przejazdu przekazano, czarno-biały obraz, ale zbliżony. Popatrzcie państwo, pani wjechała mimo sygnału czerwonego, no i okazało się, że zapory zostały opuszczane, no oczywiście opuszczone na jej dach. Zastanowienie, co robić, jest pomocna dłoń koleżanki. Tak, ja ci potrzymam, a ty przejedziesz. Najlepiej teraz pod pociąg. Jedź. No, zresztą już wyjścia z tej sytuacji dobrej nie ma. Aczkolwiek lepiej zniszczyć sobie samochód czy zaporę, niż doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym, jaką będzie wjazd pod rozpędzony pociąg. No popatrzcie państwo, tam w międzyczasie objeżdżanie pół zapór, przejeżdża pojazd. No a pani skorzystała z pomocy koleżanki i przejechała. Udało się. Pociąg przejechał dopiero za moment. Śmiać się czy płakać? Refleksję państwu pozostawiam. Pomyślcie chwilę, jak zachowujemy się na tych przejazdach, a jak powinniśmy się zachowywać. To doprowadza do tych tragedii. Kilkadziesiąt śmiertelnych ofiar od początku roku na przejazdach kolejowych. Do tego prowadzi nasze niestosowanie przepisów. Po prostu niestosowanie przepisów. I bezmyślność.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.